Czy następny pod Świąkalskim może być Klich? Czy odpowie za nieprawidłowości, do jakich rzekomo miało dojść w fundacji, którą kierował? O sprawie napisała Rzeczpospolita. Spółki Skarbu Państwa i koncerny zbrojeniowe miały zdaniem gazety finansować działalność fundacji Instytut Studiów Strategicznych. Żona ministra, która teraz kieruje fundacją, jest zbulwersowana artykułem. Zaprzecza, jakoby Bogdan Klich jako minister miał dać komukolwiek zarobić na fundacji. 16 listopada Bogdan Klich złożył rezygnację z funkcji prezesa Instytutu Studiów Strategicznych. Ja pełnię tą funkcję honorowo, nie pobieram z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Informacją Rzeczpospolitej zaprzeczył też rzecznik MON-u. Partyjni koledzy ministra nie bagatelizują tej sprawy, mówią, wierzymy Klichowi, ale dokładnie wszystko sprawdzimy. Zawsze tego typu informacje muszą być dobrze sprawdzone i ewentualne konsekwencje szybko wyciągnięte.